Mamo, mamo, czy możemy mieć Rena w domu? Ale my mamy Rena w domu. Ren w domu. Witam Państwa, proszę Państwa, ja jestem! Watch News 566. Witam Was w kolejnym odcinku Wojtuch Show. Dlaczego tak jestem ubrany? Bo się nie ogoli, a w ogóle nie ogarnąłem, dlatego że nagrywam teraz to, bo mój współlokator może wyjść tu w każdej chwili, ale kurwa prania nie mam jeszcze. Znaczy, już wyschło wszystko, tylko jeszcze muszę zebrać. Ale nieważne! Dzisiaj jest taki zapasowy odcinek. Chciałem w ogóle, żeby 20 odcinek był jakiś nie wiadomo jaki, ale no sami wiecie jak to jest, teraz studiuję ogółem w Szczecinie i tak dalej. Ale sobie dzisiaj rozpakujemy, o Nintendo Switch, bo sobie zakupiłem dostał hajs. Nie z YouTube'a, ale taki z innego źródła. I ogólnie będzie to taki pokazowy odcinek, bo też taki zapasowy, bo też dawno nie było u mnie takich zwykłych filmów, tylko ciągle streamy, na które i tak mało kto przychodzi często. O, sobie akurat tu obwolutę zrobimy Nintendo Switch. Wow! Przy okazji jeszcze jestem bez okularów, dlatego że sobie rozjebałem, bo jestem debilem. Ale jak, z jakiegoś powodu dostałem się na studia na informatykę, mimo że Znaczy, matura ogólnie poszła mi spoko, ale z informatyki to tak, no, średnio. Dobra. Przy okazji, żeby tutaj też było tak tematycznie, proszę bardzo, tutaj uwaga oficjalna, otwieralisko. I wypadły rzeczy, bo to jest właśnie ta edycja z Mario Kartem, Nintendo Switch Online, akurat udało mi się w tym zajebistym sklepie kupić. Pewnie ci już, który to napierdzielałem wcześniej, już wiedzą. Prawdopodobnie ten odcinek się pojawi w niedzielę, jeszcze zobaczymy. Jeżeli chodzi o sam stan filmów, Minecraft z Wojtuchem, drugi sezon odcinka, ósmy odcinek drugiego sezonu. Mam nadzieję, że do końca grudnia się pojawi. W sensie, dosłownie jedna pierdoła jeszcze została, żeby zrobić ten odcinek. Jak to pierdoła się załatwi, to lada moment już będzie. Poza tym jeszcze na kanale fandubbingowym będzie jeden cover. I jeszcze też związane z fandubbingiem, ale nie akurat na żadnym z moich kanałów, tylko na nowym kanale Gorudnej. Dobrze, bo jestem rozjebany, okej, ja tu kurde na szybko nagrywam, żeby coś było, nie? Taka zapcha i dziura troszkę, ale z drugiej strony taki informacyjny, to takie wszystko w jednym jest, tak? No i przy okazji mam doski Switcha, dobra, co my tu mamy? No mamy samą konsolę Switcha, tak? Mamy tutaj dwie ikony. W ogóle, jak zamawiałem, to ja myślałem, że to będzie większe, ale to jest taki kompaktowy. A z drugiej strony to jest Nintendo Switch, to jest konsola przenośna, bądź co bądź, no przenośna stacjonarna. O, i tutaj mamy sobie dwie ikony. Nie wiem, czy zrobimy pierwsze uruchomienie, zobaczymy co jest w zestawie jeszcze. Bo poza tymi kodami do Nintendo Switch Online właśnie i do Mario Kart 8. O, tutaj mamy jeszcze samą konsolę tutaj. I chciałem zamówić ten edycję Animal Crossing. Niestety była tak dobra cena w tym sklepie, że no nie zdążyłem. A niestety hajs, który dostałem, dosyć późno się zrobił. Więc no, tak było po prostu, co nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? No powinniśmy mieć to co standardowo w Switchu, no jak widzieliście na tych wszystkich unboxingach. Także na przykład tutaj mamy ten grip cały, żeby podłączyć sobie Joy-Cony. No i sam dock, żeby podłączyć kurde tutaj. No w moim przypadku nie do telewizora, do monitora, ale do Full HD. Także do 23 cale to powinno być w miarę ok. No i oczywiście folia bąbelkowa będzie zabawała nisko. No i jeszcze, o, tu coś jeszcze. Tutaj jak korzystaliście z Nintendo Wii, no to jeszcze są takie jakby nakładki na Joy-Cony z smyczką, dzięki czemu jak gracie w jakieś gry ruchowe, chociaż na Switch jest stosunkowo mało jest takich typowo gier ruchowych. Chyba ten jak dodaje się, jak jest sprzedawana jedna gierka z tym Ring Fitem, to wtedy jest typowo taka ruchowa. A tak poza tym to w sumie no, nie ma aż tyle. Ewentualnie są gierki na przykład Mario Party, gdzie są takie elementy różne, pomniejsze, gierkowe. No i tutaj reszta to jest kablologia. No kablologia, no wie każdy jak to wygląda z kablologia. No tutaj akurat w moim przypadku to jest w ogóle pierwsze zetknięcie się z USB-C w jakimkolwiek urządzeniu, bo tak to zawsze miałem albo na zwykłe USB, cokolwiek podłączając do komputera, albo po prostu jak telefon to malwarkę. Dobra, wejdziemy sobie chociaż, zrobimy tutaj generalnie, tak, to będzie krótki dosyć odcinek. Pewnie jeszcze jak zmontuję to jeszcze będzie jeszcze krótszy. To jest moja. Jeszcze raz. Co jest? Nie ta strona? Kurwa, nie ta strona, rzeczywiście! Hamie!
Dobra. Robimy sobie takie pierwsze oficjalne uruchomienie. Mam nadzieję, że tutaj coś zobaczę. No jest. Zajebiste. Dobra, i myślę, że na tym będziemy chyba kończyć odcinek. Mówię, to jest taki szybki, informacyjny, trochę, że tutaj mam Switcha, więc właśnie może się pojawi jakiś stream ze Switcha. Oj tak, mam nawet parę gierek kupionych. No i myślę, że będzie ciekawie, ale mówię, to jest taki zwiastun tak naprawdę, że o, coś będzie się działo, nie? To by było na tyle, muszę sobie, wiecie, ogarnąć w własnym zakresie jeszcze tego Switcha, tutaj jeszcze pranie ogarnąć i tak dalej. No, więc i to mówię, wyczekujcie na kolejne filmy, może właśnie streamy ze Switcha, zobaczymy, bo akurat też mam nagrywarkę, także damy radę, damy radę! No, więc jak odnotujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i skrzyjcie się! Da 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 da.